Podjęliśmy decyzję, że tutaj przyjmiemy dzisiaj jakiś posiłek kolacyjny, ale jeszcze wcześniej, jak można być wegan i nie iść do Apple Store. Apple Store, właśnie. Jest i fontanna bogów. Cały czas nad nami sztuczne niebo. No dla zakupoholików. Jeszcze możesz nie skończyć dla ich karty kredytowej. No ale to wiesz, już trzeba mieć taką kartę kredytową pokaźnych rozmiarów. Ale trzeba przyznać, że jak na galerię handlową, to dość ciekawe jest to rozwiązanie. Przepychu nie brakuje, bezwzględnie. No i akurat masz naprzeciwko swojego hotelu, tak więc te marki, co dzisiaj szukałeś, są dostępne tu. Hermenegildo Zenia, tam zawsze kupuję garnitury. Polecam ci. Opcja. Takich nie ma w Polsce, patrz. Tych pasków? Z niebieskie na przykład. Paski. Co sądzisz o takiej opcji niebieskiej, czy trochę sztandetnie to wygląda? No wiesz co, mnie się podoba czarny, no ale to wiesz, o gustach się... Mnie się podobają czarne, podobają mi się te sportowe z dziurami paski. Ale zapytać, czy w ogóle jest czwórka dostępna, nie? 44, bo może być lipa. Pochwal się, co kupiłeś. A kupiłem szafa tutaj rekomendował, także Apple Watch 44, czarny ze sportowym zegarkiem materiałowym. Teraz rozpakowujemy. Rozpakowujcie na żywo, a ja będę na żywo naprawiał okulary, bo nic nie widzę niestety. A potrzebujesz do tego ustrojstwa? Potrzebuję, bo muszę zrobić relację na żywo, jak naprawiam okulary. Wiesz o tym. Może ja ci będę trzymał to ustrojstwo? Nie, no chyba żartujesz, Wiesiu. Po prostu nagrywałem Mateusza z jego zarąbistym. Przybyliśmy do arcyklimatycznego miejsca. Jak widzicie, elegancko jest to zrobione wszystko. Zaraz będziemy robić wstępne zamówienia. A czy już wstępnie żeście coś ustalili, co byśmy brali, czy jeszcze nic? Tak, ustaliliśmy. I co ma być wstępnie? Mamy wziąć na pewno klasyczne bolognese. No. I kalmary. No. I jakąś sałatę. No. Cezar. I ja zamawiam 44-ozowego porterhouse'a, którego mam zamiar poszerować również. Dobrze. A ty będziecie jedli, bo... Ja ci nic nie jadłem jeszcze na przykład. Ale oprócz tego winogron na śniadanie. Ale czy byś jadł? Co? Połowinę. Ale steka? Nie, już chyba nie. Chyba na pastę się przerzucę. Słuchajcie, muszę to nagrać, bo Włosi lubią się zabawić. To jest sałatka dla jednego małego człowieka. Może dla równowagi pokażę szklankę 250 ml, żeby było zachowanie skali i półlitrową tą. Po prostu petarda. Ja wziąłem mały zestaw kalmary z ośmiornicami. Nie sądziłem, że to będzie 3,5 kilo. Także wydaje mi się, że będziemy pakować na wynos. Jeszcze będę w domu przez 2 tygodnie dodawał. Ja pierniczę. Jest. Wiesz, co ja zamówił? Stek. Porterhouse. No powiem ci, że solidna porcja. Myślę, że nie jeden Yokozuna by nie podołał jej na jednym razie. Trzymam kciuki, że się powiedzie. O, i widelec stosownego rozmiaru. Wygląda jak jest perspektywa. Jak z samego piekła. No. Masakra. Przyjechały jeszcze spaghetti z krewetkami i klasyczne włoskie bolognese. Gorączka sobotniej nocy w Bellagio mniej więcej tak wygląda. Jest totalne szaleństwo i to szaleństwo zaczyna się dopiero rozkręcać, bo to będzie trwało cały weekend i to na grubo. Złote konie, ruleta i różne inne rozrywki hazardowe. Jest szaleństwo, co Olo? Masakra. W momencie, kiedy dziś docieram do różnych rzeczy, bo potem trudno wrócić. Tutaj pawilon chiński. Proszę bardzo, chińskie smoki okazałe, fontanny. A tu świnunia. Świnunia, czyli chiński symbol szczęścia. Tu musi być bardzo szczęśliwy, jak jest taka duża świnunia. Ostatnia dzisiaj atrakcja, czyli pokaz fontan, na którą wszyscy czekają. Widowiskowo. Ale to trzeba zobaczyć samemu. Dobra lipa. Przyleciał helikopter, stanął na środku drogi. Tutaj czekają z jakimiś cymbałkami, żeby kogoś powitać. O, chyba ktoś idzie. I zablokowany ruch ani w prawo, ani w lewo. Masakra zupełna. Ej! Ktoś przyleciał. Patrzcie, kto to przyleciał, że nam tu drogę przyblokowali.
Ja nie rozpoznaję. No nie wiem, kurwa, no przyleciał ktoś, nie? Właśnie go prowadzi. No nie wiem, no, może wy rozpoznacie, bo ja nie wiem. Kto to jest? No ktoś, kto nas zablokował na pół godziny, kurwa, na wyjazd z hotelu. Aha, bo sobie facet na imprezę przyleciał. Tak. No jest gruba afera znowu. Nie można wziąć taksówki, bo one mogą tylko parkować pod hotelem, a pod hotelem parkuje helikopter. No cyrk. A nam zaraz samolot odleci. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. 3 dni w Vegas, naprawdę szaleństwo totalne. Ekipa przefantastyczna, straty duże. Jeden laptop, jedne okulary, ale jak widzicie, moje okulary udało mi się nawet w miarę dobrze skleić, tak więc myślę, że jeszcze do kraju dojadę, tak żeby nie było problemów. Mam zawsze na wyjazd zapasowe okulary normalne i tu też mam, tylko okazało się, że mam nie w tym plecaku, który wziąłem, tylko w tym plecaku, który miałem ze sobą zabrać. No i to jest taki minus tego tematu. 5:39. O Jezus! O 6 jest start przewidziany. No szkoda, że nie mogłem daily vlogów wrzucać, a w ogóle tam piszecie do mnie, kiedy, że pojechałem tu robić relacje z CES-u. No nie. Jestem tu z zupełnie innej przyczyny niż robienie relacji, bo relacje to były zatrudnione specjalne osoby i robiły, co wam zresztą na stronie testhub.pl wrzucałem, i tam były relacje i wszystkie produktowe informacje od LG, czyli od firmy, z którą tutaj przyjechałem. Ja tutaj nie przyjechałem robić relacji, przyjechałem tutaj w zupełnie innym celu. No i tyle, no jedziemy, mamy daleko, bo z Las Vegas musimy wylecieć, pojechać do Los Angeles, to jest 4-5 godzin samochodem, trudno powiedzieć, jak będzie właśnie sytuacja z korkami, zakładamy sobie więcej czasu, no i na pewno będzie mi się dobrze spało, bo podliczyłem teraz cały ten pobyt, no 3,5 godziny snu na dobę, to jest maks, co było, CES ogromny. Takie podsumowanie sobie może zrobię jeszcze, jak już tak siedzę, bo wysforowałem się 20 minut przed czasem. Targi ogromne. Na spokojnie sobie to podsumujmy. Dużo większe niż IFA w Berlinie. Nie ma takiej możliwości, żeby podczas tych dni, kiedy ta impreza trwa, no my żeśmy jeszcze potracili ten początek ze względu na to, że tam ten lod odwołał właśnie połączenie. Nie do ogarnięcia, to jest w jedną osobę, żeby zobaczyć wszystko. Tak, żeby jakby z jednej, nie wiem, organizacji medialnej, czy z jednej firmy, jakby ktoś chciał zajrzeć wszędzie, to myślę, że trzeba mieć kilka, 5, 7, 8 osób i przez całe te targi to wszystko sobie drążyć. Z jakiej przyczyny? Ano właśnie z takiej, że to nie jest tylko Las Vegas Convention Center, dość duże, ale to jest jeszcze ogromne powierzchnie w hotelach porozrzucanych po całym mieście, do nich się trzeba dostać. Jeśli chodzi o ruch na mieście, jest no okropnie duży i to też jest problem. Przestawianie się samochodami jest no kłopotliwe, tak więc my żeśmy w sumie przez te 2 dni, jak te targi były od początku do końca, ja starałem się, żeby od samego rana, od godziny 10 już być na miejscu, jak tylko otwierają, o 18 wychodzić, jak zamykają. Mam nadzieję, że efektem tego też będą jakieś takie kontakty, które będą owocowały tym, że do mnie jakieś fajne rzeczy dotrą, które będę mógł sobie wybadać, zaprezentować. No zobaczymy, no. Jeszcze w ogóle dzięki temu, że wczoraj nie udało się dotrzeć na czas, to jeszcze jestem, można powiedzieć, wygranym w kasynie, bo tradycyjnie zawsze jakiś budżet sobie przeznaczam na to, żeby czy na slota, czy tutaj mało rulety było, żeby popróbować, i jestem niebagatelną kwotę $6 do przodu. Tak, poranek w Vegas, oni dopiero kończą imprezę, tak mi się wydaje. Ja jeszcze tego nie widziałem, ale... Ale powiem wam, że ta stara część też ma jakiś taki swój urok, aczkolwiek ta nowa jest taka... No, z rozmachem. Z rozmachem
sporym z rozmachem. Wszystko większe. Ile na którą nam pokazuje? Ile godzin? 4.30. Czyli powinniśmy 11, być... Czyli zjemy śniadanie, to będziemy na 12. To będziemy mieli 4 godziny do odlotu, będziemy pod samym, będziemy pod samym niskiem. Bo wiesz co, wiesz jak było poprzednio? To... Spuchy. Udało się tym razem. Nie udało się, tylko pojechaliśmy. Nie odmawiajmy sobie sprawstwa. Sytuacja z naszym ukochanym narodowym przewoźnikiem. Zgodnie z zaleceniami jesteśmy na 4 godziny przed odlotem, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik bez pośpiechu. I dowiadujemy się, że na razie jest lot opóźniony o godzin 6, czyli będziemy tu koczować 10 godzin na lotnisku. No to fajne jest. Ale możemy się porobić, powiem ci, Wiesiu, do zera. Strasznie, także nie ma najmniejszego problemu, ja moim zdaniem. Wpadniemy do samolotu o 21.30. Masakra. Stwierdziliśmy, że nie będziemy 10 godzin spędzać na lotnisku, tylko sobie gdzieś wyskoczymy w takim razie. Skoro jesteśmy w środku dnia i pogoda jest nie najgorsza, to jeszcze jest chwila, żeby pozwiedzać sobie LA. Na szczęście Uber działa globalnie, nie trzeba się tu szczególnie zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Czekamy na Ubera. Sytuacja dynamicznie się rozwija, tak więc podróże kształcą i szczególnie wyrabiają cierpliwość i taki zmysł, żeby to wszystko odpowiednio sobie zorganizować i być przygotowanym na to, że się może wszystko nie udać. Tak żeśmy sobie to zaplanowali, że dojechaliśmy do Santa Monica, żeby skoro pogoda ładna, ocean 15 minut drogi od lotniska, no to szkoda by było nie skorzystać. Oczywiście Santa Monica była już tutaj przeze mnie mocno eksploatowana w poprzednich vlogach, ale fale, ja pierniczę. Musimy tam sobie podejść pod te fale. Widzieliście? To już nie będę się powtarzał, ale korzystamy z tego, że lot znowu nas wystawił. Czy wiesz, ale ja bym chętnie też. Tylko, że nie wiem, czy to jest dobre przed lotem, nie? O, są. A czemu? No ja wiem, jaka tutaj jakość będzie tego. Chociaż blisko... Tak? Nie było zatrucia? Ale ja się... Buwa Gump to jest Foresta Gumpa? Tak, oczywiście. Buwa Gump jest Foresta Gumpa. Będziemy to obiad jeli dzisiaj. O kurwę. A wiesz... Jeszcze raz mogę prosić, jak? O kurwę. No właśnie tak. I cały wyjazd w takim kurna towarzystwie. Kinga, ale co poznajesz z GTA? No kurwa. Macie ochotę ukraść jakąś furę? Ja tu jechałem i mówię, o kurna, są te miejsce. Furę będziemy kraść jak nam, wiesz, w ogóle... A po słońcu chyba nic nie wychodzi. Nie wiem, jak widać. A ten szlak jest sztuczny. No, ja też poproszę. Kto jest sztuczny? Meba siedzi na górze. Nie, prawdziwa, żyjąca, oddychająca i jedząca ryby. Informacyjnie, patrząc tutaj na tych młodych ludzi, to jest środek zimy. U nas minus 11 w nocy było dzisiaj. Także wiadomo, czemu tutaj jest life is good. Oj! Właśnie, sprzęt elektroniczny najbardziej nie lubi piasku. O kurnia, jakie fale. To jest dopiero klasyczna rozkminka. Proszę bardzo, jakbyś miał ochotę na świeży owoc, jest, przyjechał bezpośrednio. Umiejscowiony tak, żeby nie obciążać kręgosłupa za bardzo. Da się, da się. Dobry. Dostałem Jolkę. Halo. Nie chcę się zaprzyjaźnić. Tak, dawajcie je wszystkie tu. Na kupę. Kto tam wchodzi się kąpać? God did not send his son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him. God began with the church on Christmas,
But you know, it's not once a year. Szybka przekąska w meksykańskim stylu. Quesadilla, ceviche i proszę bardzo. Ale nie mam zobaczyć. A jak kelner... Szyb, a z wołowinką? Ale tak, jak zamawiałem u kelnera to burrito, on powiedział, że on nie jest takie duże i zapytał się, czy chce coś większego. Ja powiedziałem, nie, to normalne, chcę dostać coś takiego. Bardzo eleganckie burrito. Smacznego. Idealne, pikantne burrito przed podróżą samolotem. Od słońca niestety słabo. Typowa zimowa sobota w Santa Monica. Cóż mogę powiedzieć? Prawie jak w Zakopanem. Tylko misia nie ma, a jest ten gościu, nie wiem jak on się nazywa. Zaczęło wiać? Zmykamy. O! To mi się podoba. Ale gościu poszedł na ilość. Trochę czasu zabijamy. A że akurat w okolicy był sklep sadowniczy, to czemu nie zajrzeć? Okulary mi się znowu rozpadają, ja pierdzielę. Co za lipa. Trochę większy wybór pasków niż u nas, trzeba przyznać. Jakoś nas ta firma do końca nie traktuje poważnie z tego co widzę. I kupujących Santa Monica też trochę. Ogarnięty temat na mieście, pospacerowane, pojedzone, przygotowane i teraz pakujemy się do... A tam co zaparkował ten biały, ale to nie Prius jest. Pakujemy się do Ubera i wracamy na lotnisko. Mam nadzieję, że zdążymy, bo to 40 minut drogi. Sytuacja wygląda tak, że 5 osób w Priusie to nie jest moja rekomendacja. Zdecydowanie. I nie. To jeszcze mnie wzięli do tyłu. Na środku. Siedzimy tu jak sardynki w puszce. Nie widać, za ciemno jest, kurnie. Ale nie jest to moja rekomendacja, naprawdę. Mówisz, że chcesz nogę odjąć? Nogę odjąć i czuję, że mi cierpnie ręka. Nie wiem, czy to zawał, czy to jest związane z tym, że jest tu ograniczona ilość miejsc. Okazuje się, że o tej godzinie, jak żeśmy ponownie wrócili na lotnisko, to zdecydowanie większe zagęszczenie jest ludzi. Pewnie będzie też cała masa ludzi delikatnie zirytowanych tym, że opóźnienie jest takie, a nie inne. A najgorsze jest to, że już jesteśmy na lotnisku, a ten samolot, który mamy wracać do Polski, jeszcze nie wylądował. Lotnicho, trzeba przyznać, że całkiem fajne tutaj jest. Są te wszystkie bezsłówki, ale zrobiłem... A, bo teraz jest nowy rok chiński. Szybki research, jeśli chodzi o ceny perfumek. No i jest o 20% drożej niż u nas w tych internetowych sklepach. Tylko mam nadzieję, że u nas też sprzedają produkty oryginalne, a nie jakieś podróby. Jestem taki kurnia zmęczony, że nie pamiętam kiedy byłem taki zmęczony. Ale jest to szansa w tym, że prześpię cały lot. Mam nadzieję. Udało się tym razem wejść do samolotu. Niestety przez rękaw nie dało rady, trzeba autobusem jechać. Tamten, co żeśmy przylecieli, tutaj się zepsuł. Mamy jakiś inny, ale lepszy ekran, ewidentnie, niż w tamtym. Także chyba trzeba będzie skorzystać z tego tematu, zobaczyć, co tu nowego się dzieje. Czekam na grupę, bo trochę przysnęli. Ja pierwszy się, że tak powiem, przebiłem.